trener Górnika Zabrze, pan Jan Urban. Za nami pierwszy sparring, pierwszy mecz kontrolny. Porażka z Karwiną 2-3, ale myślę, że to był jak najbardziej pozytywny i cenny sprawdzian, cenne doświadczenie. Rzeczywiście tak, dzień dobry. Dwie różne połowy. Pierwsza połowa, sami sprowokowaliśmy straty bramki i na pewno później chłopakom grało się troszeczkę gorzej. Druga, dobra połowa drugiego zespołu, który grał. Natomiast no, najważniejsze w tym wszystkim, że żeby uniknąć kontuzji, a jednak nie do końca nam się to udało, bo są stłuczenia, podkręcona kostka u Kryspina Szczesnego. Mam nadzieję, że oni szybko dojdą do siebie. Powiem tak, pierwsze koty za płoty, pierwszy sparring na trudnym boisku, bo ono rzeczywiście wczoraj fajnie wyglądało, natomiast no, ostatnie opady śniegu spowodowały, że było widać, że w niektórych momentach jedni i drudzy grają troszeczkę ostrożnie, aby nie złapać jakiejś głupiej kontuzji. To zamykamy już temat pierwszego meczu kontrolnego. Od jutra ciężka praca na obozie. Te pierwsze dwa tygodnie przygotowań to dużo pracy nad mocą, siłą, motoryką. Teraz okres przygotowawczy przenosi się na boiska tureckie. Jak tam będą te akcenty rozłożone? Czy również będzie jeszcze dużo tej pracy fizycznej? Czy już powoli będzie dominować już taka taktyka, gra? Jakie rozwiązania trener przewiduje? Tak, zgadza się. Rzeczywiście tutaj w tych pierwszych dwóch tygodniach większy nacisk kładliśmy na przygotowanie fizyczne. Natomiast no to nie do końca się tak zmieni, bo jednak nasza liga wymaga tego, żeby pod względem fizycznym być dobrze przygotowanym, ale nie ulega wątpliwości, że będzie więcej kontaktu z piłką na pewno w Turcji, bo po to tam jedziemy, że mamy lepsze warunki do treningu i będziemy starali się te 10 dni wykorzystać maksymalnie jak możemy. I rzeczywiście będzie tam większy akcent na technikę, na taktykę, na różnego rodzaju schematy, które będziemy chcieli stosować w lidze, staje fragmenty gry i tak dalej, bo tak naprawdę po przyjeździe zostaje kolejne 10 dni i zaczynamy już ligę. No to czego możemy życzyć? Chyba takiej dobrej, wykonanej pracy, owocnej, no i braku kontuzji, żebyście wszyscy zdrowi wrócili. Tak, żeby warunki do treningu były odpowiednie, bo tam na pewno śniegu raczej nie powinno być, chociaż to też nam się zdarzyło. W tym czasie mogą być deszcze. Obyśmy mogli spokojnie trenować, bo po to tam jedziemy, żeby mieć lepsze warunki. Natomiast jak tak będzie, to swoją pracę na pewno wykonamy odpowiednio. Wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy dzisiaj mieli drobne urazy, szybko z nich wyjdą i będziemy mieli całą kadrę do dyspozycji. Za nami pierwszy sparring w tych przygotowaniach. Niestety przegrywamy z MFK Karwina 2-3. Pierwsze wnioski na gorąco? Ciężko coś powiedzieć. Mecz na sztucznej murawie. W pierwszej połowie gdzieś tam sami podarowaliśmy bramki przeciwnikowi, więc w drugiej połowie chłopaki lepiej się zaprezentowali. No, czeka nas trochę pracy, pierwszy sparring, ale teraz wyjeżdżamy już w końcu na naturalne boiska. Myślę, że będzie z dnia na dzień coraz lepiej. To właśnie teraz przenosimy się do Belek. Tam już trener zapowiedział więcej techniki, taktyki. Natomiast zapytam o to, co za nami, a więc te przygotowania takie motoryczne. Jak to wyglądało? Czy to był trudny okres? No, popracowaliśmy trochę, nie ma co ukrywać. Też na tej sztucznej murawie to wchodzi gdzieś tam podwójnie. Ja i starsi zawodnicy na pewno to odczuwamy troszkę mocniej, ale no, to jest przydatne w tym okresie i myślę, że to zaprocentuje w lidze, bo no, tak jak mówisz, no w Turcji troszkę więcej piłki, może troszkę więcej zabawy i ta piłka będzie się bardziej słuchać. Patrzyłeś na pogodę? Tak, chyba od wtorku po 17-18 stopni, więc może nawet trochę opalenizny człowiek złapie. Natomiast teraz widziałem też, że sporo deszczu. Myślisz, że to może być jakieś utrudnienie w tych przygotowaniach? Ciężko powiedzieć, bo zdarzało się gdzieś tam w poprzednich latach, że jak padał deszcz, to nawet nie wpuszczali na murawę, więc oby gdzieś tam popadało, ale nie gdzieś tam nie kolidowało z tym naszym przygotowaniem po prostu do sezonu.
Przygotowania te na boisku to oczywiście najważniejsza sprawa, ale wiemy, że też te wyjazdy do Turcji czy w inne popularne kierunki to jest też możliwość spotkania się z innymi zawodnikami, z innymi klubami. Jest to dla Was też jakaś tam atrakcja? Już macie umówione jakieś tam spotkania? No już w samolocie już chyba spotkamy paru dawnych znajomych, czy każdy z nas gdzieś tam z chłopakami, z którymi grał. No tak to jest, no, co roku gdzieś tam to się odbywa, że no, gdzieś te parę minut się zamieni, troszkę pogada i no, przyjemne. Okej, dzięki bardzo. Dzięki.